Oscary 2023. Internauci krytykują Hugh Granta za wywiad z Graham, powinna dostać nagrodę za to, wytrzymała. W nocy z niedzieli na poniedziałek oczy całego świata zwrócone były w kierunku Dolby Theatrum w Los Angeles. Wszystko to rzecz jasna za sprawę ceremonii rozdania Oscarów, która tradycyjnie zaszczycił obecnością tlumu największych gwiazd Hollywood. Na szampańskim dywanie nie zabrakło także ekipy polskiego filmu Ju. Dla gości rozdania Oscarów przejście po czerwonym, w tym roku szampańskim, dywanie jest nieodlacznym elementem gali. Przed wejściem do Dolby Theatre na zaproszone sławy czekała Ashley Graham, która przeprowadzała z nimi wywiady dla stacji ABC. W gronie rozmówców modelki znalazły się m.in. Hugh Grant, a ich pogawędka już zdarzyła odbić się szerokim echem w sieci. Wielu internautom wyraźnie nie spodobało się bowiem zachowanie aktora. Graham zadawała Grantowi dość standardowe pytania dotyczące samej gali czy jego stylizacji. Nie sposób było jednak oprzeć się wrażeniu, że gwiazdor nie był zbytnio podekscytowany pogawędką i odpowiadał na pytania dość niechętnie. W pewnym momencie modelka zapytała na przykład Granta, czy jest ktoś, za kogo trzyma kciuki podczas tegorocznej gali. Ten nie uraczył jej jednak szczególnie rozbudowana odpowiedź. Za nikogo konkretnego, odparł. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Oka, a więc, co masz dziś na sobie? Zapytała Graham. Po prostu mój garnitur, odpowiedział krótko Grant. Po chwili modelka zapytała aktora, kto uszył jego garnitur, ten odparł, nie pamiętam mojego krawca. Gdy zaś wspomniała o filmie Glass Onion, w którym zagrał Grant, aktor zbył ja. Twierdząc, że pojawia się w nim zaledwie przez 3 sekundy. Wielu internautów było wyraźnie zawiedzionych oszczędnymi odpowiedziami Granta i odebrało jego zachowanie względem Ashley Graham jako zwyczajnie niegrzeczne. Na Twitterze już zdarzyło pojawić się wiele niepochlebnych komentarzy pod adresem gwiazdora. Hugh Grant jest po prostu palantem. Był taki niegrzeczny dla Ashley Graham podczas wywiadu na czerwonym dywanie. Ashley Graham była słodka i profesjonalna dla Hugh Granta podczas wywiadu, a on był po prostu dukiem. Ashley Graham zasługuje na honorowego Oscara za znoszenie Hugh Granta. Nie pojawiaj się na czerwonym dywanie, jeśli nie chcesz rozmawiać o Oscarach. Ashley Graham poradziła sobie świetnie, gdy Hugh Grant dał z siebie dosłownie nic. Jeśli nie chcesz robić wywiadów, po prostu przyjdź na ceremonię albo zostań w domu. Co za dłek. Nie, żebyśmy już tego nie wiedzieli. Bacz lepszy, Hugh Grant. Osoba, która przeprowadza z tobą wywiad, robi to, by ludzie oglądali twoje filmy i wkładali ci pieniądze do kieszeni. Hugh Grant był kompletnym dukiem dla Ashley Graham. Nie podoba mi się to, jest niegrzeczny i znacznie utrudnia jej pracę, pisali internauci. Zobaczcie wywiad Ashley Graham z Hugh Grantem.